Teatrze Jaraczach mieliśmy okazję w sposób nietuzinkowy i nieoczywisty upamiętnić, uhonorować żołnierzy wyklętych. Całość wydarzenia poprowadził zespół Z całym szacunkiem Dzika Świnia. Jest to zespół składający się z najwybitniejszych jazzowych muzyków w Polsce, którzy specjalnie na tę okazję zebrali się i po 2 latach przerwy wznowili swoją działalność tylko po to, aby zadziałać z nami w tak słusznym celu. Ponadto wzbogacili artystycznie całość aktorzy Amatorskiego Teatru Miejskiego imienia Stefana Jaracza w Otwocku. Budować będę w krzakach świeżego psu. Warszawskie psy! W dniu kary psi obowiązek swój spełnijcie. Ty nie duszące się fałszywe, pamiętające o swych paniach, pozycji czekającej siad. Uchyl nie zna grób człowieka. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj zrealizować widowisko Niezłomni. Spotkali się tutaj wspaniali artyści, muzycy z najwyższej półki. Mi szczególnie bliscy, ponieważ kocham jazz i myślę, że to spotkanie było niezwykle piękne. Wydaje mi się też, że udało nam się ominąć w tym widowisku pewien patos, którego nie cierpię na scenie, i połączyć słowo żywe z żywą muzyką, czyli dźwięki, które pochodzą z bardzo różnych źródeł. Wydaje mi się, że w tak krótkim czasie zrealizowaliśmy przepiękne, wzruszające i mocne przedstawienie. Jestem z tego niezwykle zadowolony. Jestem też niezwykle zadowolony z frekwencji, którą dzisiaj mieliśmy na widowni, ponieważ rzadko się zdarza, żeby w poniedziałki ludzie tak chętnie przychodzili do teatru, żeby zobaczyć coś, co może się okazać zbyt ciężkie do udźwignięcia emocjonalnie, więc tym bardziej mnie to cieszyło. Wydaje mi się też, że wszelkie reakcje publiczności były adekwatne do tego, co było stworzone na scenie. Także zapraszamy Państwa. Będziemy mieli też różne wydarzenia, nie tylko tak ciężkie, ale będą też wydarzenia trochę lżejsze. Będzie można się trochę rozerwać, będzie można się trochę pośmiać. Ale tak jak zawsze będę chciał naciskać zawsze na to, żeby jednak teatr skłaniał widza do pewnych przemyśleń, niezależnie od tego, czy używamy w naszych przedsięwzięciach dowcipu, czy też nie. Także zapraszamy. Chciałabym zasnąć i zbudzić się po wojnie. Mówiła sam